Cześć, z tej strony Jatomedes i witam w kolejnym odcinku Modingu po polsku. W tym odcinku zajmiemy się narzędziami, czy dokładniej mówiąc takiej krótkiej serii odcinków, ponieważ narzędzia będą podzielone na trzy takie pododcinki. Pierwszy związany z kill-offem i to jest właśnie ten związany z kill-offem. Następny z siekierą i łopatą oraz ostatni z mieczami. Tak więc ten odcinek będzie związany właśnie z kill-offem, takim właśnie z materiałów takich jak występuje, jak już mamy kill-offy żelazne i tak dalej, oraz jak stworzyć kill-off, który ma całkowicie inne właściwości niż te kill-offy już występujące. No, to tak przechodząc do rzeczy, na początek będziemy musieli sobie stworzyć, jak tworzymy kill-off tak jak nowy przedmiot, zwykły, czyli public static, static final item, niech będzie pickaxe umpa, będzie nasz umpa kill-off w nasieniu. I tutaj dajemy nie item, tylko item pickaxe. Ogólnie w tej właśnie części item pickaxe mamy wszystko jakby już załatwione. Wszystko mamy takie właściwości podstawowe, jak kill-off działa, co może niszczyć i tak dalej, mamy ustawione. Nie musimy w tym przypadku dużo pisać. I właśnie klasa tutaj item pickaxe, jak tworzymy, co do niej się odwołując, tutaj mamy dwa argumenty potrzebne. Pierwszy z nich jest to ID, czyli no wiadomo, kolejne ID. Ups. Drugi to jest materiał, z którego jest zrobiony kill-off. Najpierw pokażę, jak zrobić kill-off, który działa po prostu tak samo jak jak już jakiś istniejący, jak na przykład żelazny. Oraz potem pokażę, jak stworzyć kill-off o całkowicie innych właściwościach. No ale to pierwsze, co jest znacznie łatwiejsze, tutaj pokażę najpierw. Czyli właśnie, jeżeli chcemy stworzyć kill-off o właściwościach już istniejących, dajemy, piszemy inum, inum to material, kropka, i wybieramy sobie. Ogólnie w tej klasie, w inum tool material, są zapisane właściwości tych materiałów. I materiały do wyboru właśnie mamy te, co tutaj widać napisane wielkimi literami. Emerald oznacza diamenty. No i gold, iron, stone, wood, to chyba wiadomo. Powiedzmy, że chcemy, żeby to był kill-off żelazny. Czyli będzie miał taką samą wytrzymałość, tak samo będzie szybko niszczył bloki, będzie mógł zniszczyć te same bloki. Ogólnie będzie dokładnie taki sam kill-off żelazny, aczkolwiek nadamy mu oczywiście inną nazwę, wyświetlaną inną teksturę, crafting i tak dalej. Jednocześnie, kiedy używamy tej klasy item pickaxe, nie musimy dodawać zakładki, na której się będzie wyświetlać. Zawsze to będzie domyślnie zakładka z narzędziami, aczkolwiek jeżeli wpiszemy tutaj setup to display on jakąś inną niż tab tools, to wtedy ta zakładka nam się zmieni. Ale jeżeli to zostawimy tak jak jest, to będzie automatycznie w narzędziach. Tak czy siak musimy napisać set item name, jak dla każdego przedmiotu. I tutaj na przykład będzie pick umpa. No, i teraz crafting, nazwa i tekstura. Ja chyba craftingu tutaj nie będę pokazywać, bo crafting jest opisany w prostym bloku, prostym przedmiocie. Oraz to jest całkiem tak prosta, wydaje mi się, rzecz, że wszystkim to się uda zrobić. Za to, co na pewno sobie dodamy, to na pewno dodamy teksturę, icon index,
równa się, ja już mam przygotowaną, stworzoną teksturę, która jest przemalowaną teksturą Kilofa. Jak ogólnie przemalować już istniejącą teksturę, jest to powiedziane w tutorialu o rudach, tamta część z teksturkami. Czyli ogólnie funkcja zamienienia koloru, która występuje w każdym lepszym edytorze graficznym. Równa się... O, nie, nie new. Mod loader. Add override. Tu dajemy sobie ścieżkę do pliku items.png. A w drugim dajemy ścieżkę do naszego pliku. Czyli to ja, mój i bezpośrednio leży w Minecrafcie. Jest to pickaxe umpa, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze nazwa. Model loader. Add name. I tu damy sobie pickaxe umpa i na przykład umpa pickaxe. No dobrze. A craftingu, jak mówiłem, no w sensie to jest taka prosta rzecz, więc już nie będę pokazywać. I możemy już to sobie uruchomić. Będziemy mieli nasz kilof. Domyślam się, że Minecraft mi zapewne będzie bardzo przycinać, bo Camtasia nie lubi nagrywać gier, więc za to bardzo przepraszam, bo bym musiał inną nagrywarkę od razu odpalać. Na czym mi zależy. Tak w ogóle ja tu coś wcześniej robiłem, co miało ID tego kill-offa. Więc jeżeli po prostu sobie wejdziemy, to mamy nasz kill-off w zakładce narzędzia. To jest ta sama tekstura, co ma kill-off diamentowy, tylko jest zamieniony kolor. I zapewne teraz właśnie sobie zmienimy game moda na survival. I nie wiem, na ile to będzie widać, na ile nie, ale jak na przykład nie możemy niszczyć stołu enchantingu ręką, to naszym kill-offem możemy. Tak samo, jeśli byśmy tu znaleźli jakąś skałę, bo nie znajdziemy skały tak gdzieś tu luźno. To może tamta skała? No dobra. To tutaj widać, mam nadzieję przynajmniej, że możemy sobie normalnie kill-offem niszczyć skały. I możemy niszczyć te same skały, co kill-offem żelaznym. Tak samo szybko je wydobywamy. Kill-off ma taką samą wytrzymałość. No i dokładnie. No właśnie. Jest taki sam. Za to jeżeli chcemy własne właściwości temu kill-offowi nadać. Tutaj mam na myśli to, jak szybko niszczy bloki, jak jest wytrzymały i tak dalej. To z tym jest troszeczkę więcej pracy, ale też zaraz pokażę. Jako ciekawostkę też powiem, że kill-off właśnie domyślnie będzie się tak samo enchantował jak żelazny. Co też jest bardzo przydatne. Będzie dokładnie tak samo właśnie się zachowywał jak żelazny. Dobrze, to sobie wyjdziemy z gry. A jeżeli chcemy stworzyć kill-off o nowych właściwościach, to musimy mu utworzyć dla niego jego własną klasę, nową klasę. Niech to będzie item pickaxe umpa. I tu nam podkreśli na czerwono, bo nie ma takiego pliku, to sobie go stworzymy. Po pierwsze, damy, żeby zaznaczymy, by rozszerzał klasę item pickaxe. I to damy konstruktor. No dobrze, i teraz sam błąd znika i mamy dokładnie to samo, co mieliśmy wtedy. I teraz możemy sobie dodać do niego właściwości, takie jakie chcemy. Wszelkie właściwości są zapisane w tej klasie.
Najłatwiej by było tutaj dodać linijkę, aczkolwiek właśnie jest, nie chcemy, żebyśmy nie chcemy zmieniać klas już istniejących. Chcemy, żeby właśnie kompatybilność tutaj była jak najlepsza. Ale mogę też wspomnieć, że pierwsza liczba jest to ogólnie to, jakie bloki może niszczyć harvest level. Najniższy właśnie ten harvest level mają narzędzia złote i drewniane, które mogą niszczyć tam tylko stone, w sensie nie mogą niszczyć żadnych rud oprócz rud węgla, nie mogą niszczyć obsydianu i tak dalej. No i po kolei potem są kamienne, żelazne, diamentowe. Diamentowe jako jedyne właśnie mogą niszczyć obsydian. Druga liczba jest to liczba użyć, jak maksymalna liczba użyć, czyli bloków, jakich ile możemy zniszczyć. I też jako ciekawostkę powiem, że jeżeli niszczymy jeden blok, to odejmuje nam się jeden punkcik od tego. Jeżeli zaś uderzamy w moba, to odejmują nam się dwa punkty. Ale właśnie tu, jeżeli chcemy na przykład mieć taką samą wytrzymałość jak diamentowy, no to możemy sobie zerknąć, ile on ma. Trzecia właściwość to jest właśnie to, jak szybko niszczymy dany blok. Jeżeli oczywiście jest kamienny, możemy go zniszczyć. Najgorzej, najwolniej niszczy kilof drewniany, który tu ma 2, to chyba oznacza, że niszczymy go 2 razy szybciej niż ręką, ale głowy nie dam, nie jestem pewien. No, najszybszy oczywiście ma złoty kilof. Trzecia właściwość jest to damage versus entity, czyli ogólnie obrażenie, jakie zadaje mobom. To jest nie do końca ta liczba, ponieważ tam jest, to jest ze wzoru, to ona tyczy tam się wzoru, więc to jest więcej niż 3 te punkty życia. W końcu nie pamiętam, ile to jest, można sobie zawsze sprawdzić. Czwarta liczba, ostatnia, jest to jest to jak to nam się daje enchantować. Na czym na jak to w sensie jak łatwo nam się dadzą zenchantować, jak wysokie możemy enchanty temu nadać. No dobra, wszelkie te tutaj w samej tej klasie nie będziemy nic robić, to podałem tak ciekawostkowo, żebyście widzieli, jak to wygląda, skąd wziąć gdzie się odnieść, ile jaka liczba wynosi, a wszelkie właściwości ustawimy sobie w naszej klasie kilofu. I właśnie jeżeli na przykład chcemy to, jak jest wytrzymały, to wpisujemy tutaj w konstruktorze set max damage i to jest tutaj właśnie liczba, jeżeli chcemy, żeby miał nie wiem, 800 niszczeń bloka. I powiem, skąd się ogólnie biorą te nazwy metod, jakby, bo nie musicie ich pamiętać, one wszystkie są zapisane ogólnie w item tool, gdzie mamy w konstruktorze, także mamy jeszcze ze słówkiem this. Tego nie musimy wpisywać i właściwość, jaką to ma. Czyli jeżeli chcemy ustawić, jeżeli sobie chcemy skopiować tutaj coś, to kopiujemy i zamieniamy. Czyli to jest właśnie to set max damage i w nawiasie to jest liczba, jaką chcemy ustawić. I tutaj nie ma wpisanej liczby, tylko właśnie jest to odniesienie do tego inum tool material, żeby tam wyciągnąć, jaka jest tutaj wpisana liczba. Czyli my możemy sobie właśnie ustawić po pierwsze
No, to jak mówiłem, to jak ile mamy użyć, możemy sobie także ustawić, jak dobrze kopiemy na kamieniach, czyli efficiency on proper material. I to nie jest funkcja, tak jak tutaj, że słówko set, jakaś tam nazwa i w nawiasie wpisujemy, tylko zmienna, czyli dajmy po prostu myślnik i tutaj wartość, jaką chcemy wpisać. Tak przykładowo właśnie możemy sobie wpisać taką, jak ma nie no, powiedzmy lepszą niż ma diamentowy, gorszy niż ma złoty. Jeżeli właśnie, jak mówię, dla odniesienia możecie sobie zawsze spojrzeć tutaj. Czyli to będzie tak pomiędzy nimi, co i to jest równe 10 inną właśnie wartością. Jest to ten harvest level, o którym mówiłem. Aczkolwiek jego nie ustawiamy nawet tutaj, tylko właśnie on zależy od tego, co wpiszemy. Co wpiszemy w tym miejscu. Tak więc możemy sobie wybrać jeden z tych materiałów. I nawet właśnie, jeżeli tutaj wpiszemy iron, to będą się liczyć właściwości stąd. Jeszcze jest chyba jedna taka rzecz, której nie jestem pewien, że jeżeli jest narzędzie drewniane, to możemy nim palić w piecyku. Więc jeżeli na przykład nie chcemy tego, chcemy, żeby miało harvest level narzędzia drewnianego, a nie było do palenia w piecyku, no to wystarczy, że damy harvest level złota, znaczy materiał złota. No bo to jest ten sam harvest level, za to na pewno się nie będzie palić w piecyku. A tu na przykład, nie wiem, możemy sobie wpisać przykładowo stone i jakby kill off nie będzie nawet miał właściwości kill offa stone'owego, bo będzie nie będzie miał wszystkich, bo będzie mógł na przykład kopać znacznie szybciej, za to być i tak bardziej wytrzymałem, za to te same bloki móc niszczyć. Jeszcze rzeczą, którą możemy sobie ustawić, jest ogólnie nasza enchantywność. I jeżeli chcemy ustawić to, jak łatwo nam się enchantuje, to musimy sobie skopiować to do naszej klasy, nie do konstruktora, tylko tutaj na zewnątrz. I musimy w tym miejscu wpisać liczbę, jaką chcemy. Enchantywność najlepsza jest złotego kilofa, to jest 22. Możemy sobie wpisać 22. I możemy, myślę sobie, już odpalić Minecrafta z naszym nowym kilofem o nowych właściwościach. No. I nie wiem, mam nadzieję, że widać, że jest kamień niszczony znacznie szybciej. To jeżeli sobie ustawimy jakiś bloczek tutaj rudy, której na pewno nie możemy niszczyć kamiennym kilofem, czyli diamentów na przykład, redstone'a zresztą też. To nie, jak widać, będzie się on bardzo długo niszczyć, tak jakbyśmy go niszczyli ręką. Czy właśnie kamiennym kilofem. No, i ogólnie co do takich zwykłych właściwości kilofa, właściwości odpowiednich dla kilofa, to by było wszystko. Za to, jeżeli nie wiem, chcecie jakieś dodatkowe efekty, jak mamy dodać coś do kilofa, to
to możecie mi pisać w komentarzach, w privach. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć. Główny problem z tymi odpowiedziami to, że w miarę trudno mi znaleźć czas. I jeszcze z tą enchantliwością tutaj chcę pokazać, tylko byśmy musieli znaleźć sobie biblioteczki. Ogólnie będzie się dało nasz kilow zenchantować na wszystko, nawet teoretycznie lepiej niż diamentowy. No dobra, to było na wszystko. To było już wszystko, jak mówiłem. Miłego robienia narzędzi. Mam nadzieję, że w bardzo niedługim czasie pojawią się tutoriale dotyczące następnych narzędzi. I mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że był dla Was przydatny. I dzięki oraz cześć.